Staramy się celebrować te urodziny najstarszych zwierzaków w schronisku. Dzisiaj ta okazja jest troszkę słodko-gorzka. Dowiedzieliśmy się jakieś pół roku temu, że Pepo jest bardzo chory. Podjęliśmy starania, żeby jak najszybciej otrzymał tę pomoc, której potrzebuje. Niestety szanse były 50%. Póki co Pepo dalej cieszy się świetnym zdrowiem, dobrym samopoczuciem, ale już wiemy, że długo tak nie zostanie. Chcieliśmy tę osiemnastkę mu wyprawić jeszcze w momencie, kiedy może się nią cieszyć razem z nami, a dla siebie stworzyć takie wspomnienie, które będziemy mieli, kiedy jego już nie będzie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Pepo! Jakby wyliczyć średnią, którą teraz mamy, średnią wieku w schronisku, no robi nam się prawie, że psi oddział geriatryczny. Te psiaki, które są młodziutkie, w sile wieku, szczeniaki, one natychmiast znajdują domy. Natomiast psiaki takie jak Pepo i jemu podobne, starsze, nastoletnie, zostają u nas w znacznej większości przypadków na dożywocie. U nas zostają do końca swoich dni, nieraz bardzo długich dni. I Pepo jest tutaj doskonałym przykładem. To jest jego opowieść, to jest materiał na film. Pepo przyjechał w wagonie po pszenicy pociągiem do Polski, do Głogówka z Czech. Trafił do nas do schroniska i nikt go nie chciał, ponieważ był starym 9-letnim psem. Dzisiaj ponad 8 lat później obchodzimy razem z nim 18. Przez większość tego czasu, aż do zeszłego roku, wydawało nam się, że Pepo jest psem wykutym z żelaza. Jemu nigdy nic nie było, każdą zimę spędzał na dworze. Dopiero w tym roku przenieśliśmy go do środka, na szpital, kiedy zobaczyliśmy, że coś może się z nim dziać. Staruszki to są najbardziej wdzięczne psy, jakie tutaj mamy. To są najmniej wymagające psy, jakie tutaj mamy. Im poza ciepłym kątem, odrobiną uczucia i tą przysłowiową michą naprawdę niewiele więcej trzeba do szczęścia, a odwdzięczają się niesamowicie wręcz tą miłością, oddaniem, wiernością, nie sprawiają z reguły najmniejszych kłopotów, mają już dobrze poukładane w głowach, nie psocą, nie niszczą, nie zajmują tyle czasu, ile młodziutkie psiaki. No jedyny minus, że spędzimy z nimi mniej czasu, jeżeli zdecydujemy się na taką adopcję.